Witam Państwa bardzo serdecznie, z tej strony kolega Budrys i dzisiejszy materiał nie będzie częścią cyklu Budrys Poleca, yy, lecz będzie raczej pogadanką, raczej takimi wynurzeniami, no bo nie można tego nazywać podcastem, ponieważ nie ma ze mną yy, kolegów Adriana i Roberta. Swego rodzaju będzie to pogadanka na temat, yy, który stoi mi osią w gardle już od pewnego czasu. Coś koło rok temu na starym kanale, na którym tworzyliśmy materiały wideo, który nazywał się trochę wszystkiego o wszystkim, moi dwaj znamienici koledzy z kanału postanowili porozmawiać sobie troszeczkę o dubbingu. Poruszyli tam kwestię raczej z tego punktu takiego czysto subiektywnego i bardzo się zirytowałem, kiedy okazało się, że obaj rozmówcy Mieli dokładnie to samo stanowisko na temat dubbingu. Czyli dubbing w filmach animowanych jest ok, za to dubbing w filmach aktorskich jest passé, jest złem i najlepiej otworzyć od razu wszystkie bramy piekła i zawołać wszystkich czterech jeźdźców apokalipsy. Moim zdaniem ich. No dobra, no to aż tak źle to oni o tym dubbingu nie mówili. Aczkolwiek dziwi mnie fakt że duża część ludzi zajmujących się właśnie popkulturą, zajmujących się filmem, podziela ich zdanie i ja mogę mieć swoją opinię na ten temat i mam ją o zgrozo trochę inną. I chcę tutaj właśnie w tym materiale poruszyć ten temat z mojej perspektywy. Wziąć teoretycznie w obronę dubbing, pobawić się trochę w adwokata diabła. Otóż y, trzeba poruszyć pewne kwestie, których oni, moi koledzy, nie poruszali i których nie poruszają raczej ci wszyscy znajomienici filmowcy, y, czy to z YouTube'a, czy to z, z innych serwisów zajmujących się właśnie y, filmami. Zazwyczaj stanowisko tych osób kończy się na tym, że no, dubbing jest zły. I jak to jest źle, że duża część filmów animowanych, czy to od y, y, Warner Bros. Czy to od Pixara nie ma dwóch wersji seansów w, w polskich kinach, że polski dystrybutor nie połasił się na wypuszczenie filmu animowanego zarówno w wersji z dubbingiem, jak i w wersji z napisami z oryginalnymi y, głosami. No. Teoretycznie jest to pewien argument potrafiący wzbudzić pewne negatywne emocje u widza. Gdyż no, jest teoretycznie dobrze, niech widz ma wybór. Oczywiście można by tę wersję y, mniej popularną, no bo jeżeli mamy do czynienia z animacjami, no to wersja z napisami na przykład byłaby mniej, mniej popularna i można by ją było dać na jakieś godziny takie późniejsze. Kiedy nie chodzi już jest z dziećmi, tylko raczej chodzą do kina dorośli. Więc co to byłby za problem, tak? I wilksy, i owca cała. Więc, no, tutaj dystrybutorzy dają ciała po całości. Jednakże, ten sam argument nie działa w postaci filmów y, aktorskich, takich jak no nie wiem, stosunkowo głośne, dubbingowe filmy aktorskie, które teoretycznie nie powinny dostać wersji dubbingowej, gdyż no były z kategorii R, to jest zeszłoroczny Deadpool i chyba dwa czy trzy lata temu, nie wiem, musiałbym teraz sprawdzić, ale mi się właściwie nie chce, Wolverine. No, mamy tutaj do czynienia z dubbingiem podkładanym pod żywych aktorów, Notabene, dosyć yy, specyficznych aktorów, no bo Hugh Jackmana i Sera. Yy, sera? sera Patricka Stewarta. No nie można. Sera chyba nie można odmieniać, bo to wtedy wychodzi na biał. Na dodatek, film jest yy, kierowany do starszego odbiorcy. Jest tam masa bluzgów, masa krwi, masa odciętych kończyn, więc. No, nie powinien być kojarzony z dubbingiem, który teoretycznie Nadal świadomości polskiego odbiorcy jest zespajany z filmami y, animowanymi. Ja jednak nie jestem do końca wrogiem tego dubbingu. Właśnie problem polega na tym, że w świadomości polskiego odbiorcy dubbing jest dla dzieci. Ale jak się nad tym porządnie zastanowić, wcale tak nie jest. Czy, czym jest dubbing? Dubbing jest stworzeniem polskiej wersji językowej przy użyciu głosów. Polskich aktorów do filmu zagranicznego. Więc teoretycznie dubbing jest metodą stworzenia, znaczy nie, nie tyle stworzenia tłumaczenia, ponieważ tłumaczenie musi się wcześniej zdarzyć, ale do, do samego sedna tłumaczenia jeszcze, jeszcze przejdziemy. Dubbing to jest podkładanie głosów polskich, tak? Więc teoretycznie tworzy się polską wersję językową z pewnego względu. No, na przykład, tworzeniem dubbingu mogą być problemy zdrowotne. Duża część osób, która chodzi do kina, jest na przykład niedowidząca, więc nie radzi sobie z oglądaniem filmu z napisami. Duża część osób, jak na przykład ja. Ja mam nie tyle problem z czytaniem napisów, co mam do pewnego rodzaju y, widzenie tunelowe. Takie w ramach w ramach oczywiście skupienia się na czymś, tak? Jeżeli muszę się skupić na napisach na dole ekranu, to w dużej mierze już się nie skupiam na tym, co się dzieje w obrębie filmu. Dużym też problemem, na przykład, sprawia mi do pewnego momentu zorientowanie się kto co mówił. Ale jakby mogę, mogę się chwilę zastanowić i się zorientować, że aha ta osoba powiedziała ten tekst, a ten tekst należy do tej osoby, tak? Jeżeli na przykład jest desynchronizacja napisów, a czasami się to się to zdarza. Ale powracając do kwestii dubbingu, dlaczego w ogóle poruszyłem tę kwestię? No, bo wyjaśnia to do pewnego stopnia, dlaczego dubbing jest tak przydatny, jest tak preferowaną opcją, choćby przy tworzeniu filmów animowanych. Mamy konkretny głos, który przynależy do konkretnej postaci, i słysząc ten głos, już wiemy, że ta dana postać to powiedziała. Niwelujemy właśnie ten problem interpretacyjny, o którym powiedziałem przed chwilą. Rozumiem kwestię tego, że no filmy z kategorią R nie powinny być dobingowane. To raz. Dwa, że dany aktor ma dosyć specyficzną barwę głosu i yy, nie powinno się podkładać pod, tego, yy, pod tą postać innego głosu, ze względu na to, że no już mamy pewnego rodzaju desynchron. Dlaczego dubbing jest tak dosyć. jest tak, jest tak znienawidzony. No, przed chwilą poruszyłem kwestię danej postaci i danego aktora, tak? Duża część ludzi ogląda filmy właśnie z napisami, z oryginalną ścieżką dźwiękową, i ma już jest zaznajomiona z aktorami. O konkretnej barwie głosu, tak? Na przykład. Biorąc, biorąc na warsztat yy, Marvel Cinematic Universe, mamy konkretnego aktora, jakim jest Robert Downey Jr., i wszyscy, oglądając y, Avengers, chcą widzieć Roberta Downey'ego Jr. i słyszeć Roberta Downey'ego Jr., więc yy, dlaczego mieliby tego nie zaznać? Oczywiście, jeżeli ktoś chce, to nie powinien mieć żadnego problemu, więc dystrybutor tutaj. W obrębie Marvel Cinematic Universe e, nie popełnia tego błędu i daje wszystkie wersje, zarówno tą, tą z dubbingowaną jak i tą z napisami, tak? Więc e, rozumiem kwestię tego, że ktoś chce mieć głos Roberta Doniego Jr. Problem tylko powstaje wtedy, na przykład w takiej opcji, w której oglądałem Marvel Cinematic Universe e, ja. Oglądałem oczywiście tam Iron Mana, oglądałem Tora, ale te wszystkie filmy i Kapitana Amerykę, ale wszystkie filmy przed 2012, czyli premierą Avengers, jedynki nie posiadały polskiego dubbingu posiadały wersje z napisami albo wersję z lektorem. Ja miałem do czynienia tylko z wersji z lektorem, ale nie przekładałem do niej jakby większego znaczenia. Oglądając y, Avengers pierwszych miałem do czynienia y, z Robertem Downiejem Juniorem przemawiającym do mnie głosem Mariusza Banaszewskiego. I oglądając ten film nie miałem tego, tego dyskomfortu, y, że przemawia do mnie inna postać zupełnie innym głosem. Ja, ja akurat nie jestem, y, jestem ortodoksyjny odnośnie głosów, więc y, przeszedłem na tym do porządku dziennego. Aktualnie przez te wszystkie lata już jestem przyzwyczajony do głosu y, pana Banaszewskiego w miejscu głosu Roberta Downiego Juniora. Teraz jak ja widzę Roberta Downiego Juniora, słyszę w swojej głowie głos Banaszewskiego i jak słyszę Banaszewskiego, to od razu widzę Robert, Roberta Downiego y, Juniora. Rozumiecie już na czym polega ten paradoks? Paradoks polega na tym, że nie o to chodzi właściwie, czy mamy do czynienia z oryginałem, czy nie oryginałem? Mamy do czynienia właśnie z tym mechanizmem percepcyjnym. Głos y, dubbingowy, do którego jesteśmy przyzwyczajeni, nakłada się na aktora, więc y, teoretycznie y, ja, jako widz, mam dyskomfort słyszeć teraz Roberta Dominiego do Juniora. Teraz, aktualnie, ja y, mam słabą opinię na temat oryginału. Gorszą niż na temat wersji przetworzonej na polski rynek. I y, na przykład y, rozumiem też argument, który, który y, mówi: No, ale to już jest zupełnie, zupełnie co innego to już jest gorsze no bo y, nick Fury, odgrywany przez Samuela L. Jacksona, ma ten swój specyficzny charakter i głos y, Krzysztofa y, y, Stelmaszyka to już jest nie to samo no naturalnie. Na tym polega dubbing, że to już nie jest to samo. Jednak Samuel L. Jackson jest tutaj przykładem dosyć ekstremalnym. Samuel L. Jackson jest bardzo dobrym aktorem. Jest aktorem naprawdę z najwyższej półki, który wpoił się w popkulturze różnymi dosyć zróżnicowanymi postaciami, rolami w różnych filmach, które przeszły do klasyki kinematografii. Jednakże Ludzie zaczęli patrzeć na postać Nicka Fury'ego poprzez właśnie pryzmat Samuela L. Jacksona. Już tam pomijam oczywiście fakt, że po 2012 roku, nie, Nick Fury chyba wszedł wszedł wcześniej, w 2008 roku się pojawił w scenie po napisach jako easter egg. Ale w tamtym momencie, do tego momentu Nick Fury w komiksach nie był wzorowany na Samuela L. Jacksonie. Nick Fury to był biały facet w sile wieku, który jest agentem specjalnym, a nie był gościem wyrwanym z Bronxu, który strzela z pistoletu tak i, i, i wszystkich po, po kątach roz, roz, rozsadza. I tutaj mamy pewnego rodzaju interpretację nie poprzez postać, a poprzez aktora odgrywającego. Ludzie od Samuela L. Jacksona, oczekują bycia właśnie takim gangsta e, czarnoskórym e, twardzielem, przy czym ta postać Nika Fiurego nigdy się tym nie charakteryzowała. Oczywiście zawsze to był twardziel, zawsze to był dyrektor Tarczy, który jak się pojawia, to już wiadomo, że sytuacja jest poważna, ale nigdy nie przejawiał bycia gangsta, tak? Więc wersja polska. Została pozbawiona tego, tego elementu, została pozbawiona tego akcentu. Jednak głos Krzysztofa Stelmaczyka, Stelmaszyka, jest głosem dostojnym, jest głosem takim faktycznie dyrektorskim, który pozwala złapać większy autorytet, większy szacunek dla danej postaci, a Nick Fury jako dyrektor tarczy. Powinien takie uczucia budzić w, w, w widzu, więc wszystko tutaj chyba zagrało odpowiednio. Aktor dubbingowy robi naprawdę kawał dobrej roboty, wcielając się w tę postać. Usuwa właściwie części charakterystyczne, ale usuwa elementy charakterystyczne aktora. Tyle się mówi o szufladkowaniu aktorów, o tym, że Johnny Depp będzie teraz zawsze postrzegany jako Jack Sparrow, a. Potem dostajemy Samuela L. Jacksona i wszyscy oczekują bycia Jo Gangsta, ziomuś, no... Przejdźmy w takim razie dalej. Duża część aktorów dubbingowych w obrębie właśnie Marvel Cinematic Universe, czy w obrębie samego, samej wytwórni jaką jest, jest Disney, duża część aktorów dubbingowych jest dobierana w sposób yy, jak najbardziej zbliżony do, do danej postaci, jak najbardziej zbliżony do, do, do danego aktora. I tutaj muszę pochwalić politykę Disneya, która bardzo lubi monopolę na danego aktora. Od lat słyszy się o tym, że jedna z kluczowych postaci yy, Disneya, jaką jest Catcher Donald, jest dabingowana praktycznie od, nie wiem, już 20 lat, 30 chyba, tak? Od lat 90. czy 80. przez. Yy, w polskiej wersji językowej, przez Jarosława Boberka, czyli aktualnie jednego z najlepszych aktorów dubbingowych na polskiej scenie, który to odgrywa tę postać fenomenalnie, ale Jarosław Boberek ma podpisany na niego monopol czyli żaden inny aktor. Nieważne, kto by w jakim studiu pracował nad Kaczorem Donaldem. Zawsze głosem Kaczora Donalda ma być Jarosław Boberek. Koniec dyskusji. To jest sprawa sądowa, on ma podpisane na to umowę, on może pójść do sądu i, i, i potem y, no, wygra po prostu tą rozprawę. Bardzo podobne me mechanizmy Disney postanowił zrobić w obrębie właśnie Marvel Cinematic Universe, ale też swoich y, innych aktorów y, dubbingowych, głosowych, tak? No na przykład Mm, już tutaj poruszeni: Tony Stark i Nick Fury zawsze będą odgrywani przez Mariusza Manaszewskiego i Krzysztofa Stelmaszyka. Duża część aktorów dubbingowych nie tylko ma monopolę na postaci, ale i na konkretnych aktorów, co teoretycznie niweluje ten dysonans, w którym w jednym filmie widzimy daną twarz, a w tym sam w jakimś innym filmie ta sama twarz ma dopisany zupełnie inny głos. Więc y, tutaj jest duży problem dubbingu, ale właśnie dzięki takim umowom monopolowym ta kwestia zostaje rozwiązana. Widz y, w polskiej wersji językowej nie ma tego dyskomfortu. Jednak ciągle, pomimo tych wszystkich starań, pojawiały się te głosy, że dubbing jest zły z samej takiej zasady, że, y, że no dubbing jest przetworzeniem. Polscy tłumacze nie potrafią odpowiednio tłumaczyć, i tutaj mogę się z tym, z, tym, z tym zgodzić do pewnego, oczywiście, tylko stopnia. Tłumaczenie dzieł popkultury, tłumaczenie czegokolwiek jest kwestią dosyć skomplikowaną. Ja na studiach miałem przedmioty zajmujące się tłumaczeniami, były, były to translatoria, jednak nie przechodziliśmy przez tę całą procedurę tłumaczeń, tylko zajmowaliśmy się tym czysto teoretycznie. Były tam poruszane kwestie właściwie trzech szkół tłumaczeniowych. Tłumaczenie dokładne, tłumaczenie ładne i tłumaczenie. Jakie tam było, chyba, chyba wierne, tak? Tłumaczenie dokładne z reguły polega na tłumaczeniu jakby w słowo w słowo czyli wszystkie teksty są tłumaczone teoretycznie maszynowo, ale nie jest zachowany styl, nie są zachowane elementy charakterystyczne danego dzieła, jak na przykład, no nie wiem, Hamlet czy Macbeth, tak? Więc teoretycznie ten styl jest częścią tego dzieła i powinien zostać przełożony na inny język, tak? Więc to już jest kwestia samego tłumacza, czy on to zrobi, czy nie. No, w drugą stronę, na przykład, Pantadeusz, nasz polski Adama, Adama Mickiewicza, jest pisany tym swoim charakterystycznym wierszem, tak? I teoretycznie powinien w każdej wersji zostać przetłumaczony wierszem. A czy dany tłumacz to zrobi, czy nie, to już jest jego kwestia. Teoretycznie będziemy mieć do czynienia z tym samym dziełem, z tymi samymi bohaterami, z tą samą fabułą, z podobnym może klimatem, jeżeli się uda tłumaczowi zachować, jednakże dzieło nie będzie w ten sam sposób rezonowało jak, jak, jak oryginał. I tutaj rozumiem e, punkty y, akurat tej argumentacji. Tak? To są argumenty, które do mnie trafiają. Problem jednak powstaje wtedy, kiedy robimy wokół tego religię, że dzieło oryginalne zawsze jest lepsze. Zazwyczaj tak jest. Tłumacze bardzo często popełniają błędy, nie tylko jakby stylistyczne, ale też y, logiczne zawsze, kiedy, kiedy myślę o źle zrobionym dubbingu, stają mi przed oczami Gwiezdne Wojny. Wersja yy, z stworzonym dubbingiem Nowej Nadziei posiadała cholerny błąd logiczny. Ja się dziwię, że tłumacz to w taki sposób przetłumaczył, a aktorzy dubbingowi nie walnęli po prostu reżysera w łeb, że przetłumaczył daną frazę w ten akurat sposób. Otóż, w szeroko rozumianej popkulturze. Wszyscy, wszyscy, wszyscy ludzie, którzy oglądali Gwiezdne Wojny, wiedzą jak nazywa się statek y, Hanna Solo. Statek ten nazywa się Sokół Millennium. Nawet moja babcia to wie. Mój dziadek to wie. Mój czteroletni siostrzeniec też wie, jak nazywa się ten statek. Ale dany tłumacz, tworząc polską wersję językową do dubbingu, Postanowił przetłumaczyć soku milenium na sokół tysiąclecia. Teoretycznie jest to poprawne tłumaczenie. Tysiąclecie to jest teoretycznie polski odpowiednik słowa milenium, ponieważ milenium jest zapożyczeniem. Jednak statek ten istnieje, funkcjonuje w popkulturze jako soku milenium. Milenium Falcon, jako soku milenium. Pierwsze wersje e, e, tłumaczeń Gwiezdnych Wojen korzystały z nomenklatury soku Tysiąclecia. Jednakże późniejsze dzieła, e, jak i dzieła powstające stosunkowo krótko, właściwie równolegle do tamtego tłumaczenia, czyli animacje Lego, gry Lego, krótkometrażowe filmy e, animowane, zawsze korzystały z nazewnictwa Millennium. To jest y, Sokół milenium koniec dyskusji. To się nie nazywa soku tysiąclecia. Więc tutaj tłumacza trochę, nie wiem, po, y, po, za bardzo w, poruszyła kwestia y, patriotyzmu. Polacy gęsi swój język mają, nie mam bladego pojęcia. Ale podobna, y, podobna sprawa i to dosyć długa istniała z słowem sit który oznacza oczywiście mrocznego lorda, mrocznego Jedi, walczącego po złej stronie mocy. W polskim dubbingu, już nie w wersji z lektorem, ponieważ lektor został poinstruowany odpowiednio, istnieje to słowo wymawiane w ten sam sposób, w którym jest zapisywane. Ponieważ w słowie sit na końcu istnieje terka H. I aktorzy dubbingowi nie zostaje o, o tym poinstruowani. Wiedzieli, że to jest nazwa własna, Dlatego ją odmieniali i zachowali ją, jednakże wypowiadali ją przez H na końcu, co dawało bardzo ciężkie do wypowiedzenia łamaniec językowy, jakim jest CITH. Dlatego na przykład Obi-Wan Kenobi mówi w trzeciej części Gwiezdnych Wojen do kanclerza Palpatin: spokojnie kanclerzu, CITHowie to nasza specjalność. W polskiej wersji serialu animowanego Clone Wars, mam tutaj na myśli wersję Tartakowskiego, popełniony jest ten sam błąd. Jednakże w 2008, kiedy pojawiły się już filmy animowane, film animowany w, w Wojny Klonów i serial animowany, wszystko wróciło do normy. Sitowie byli nazywani sitami nie sitchami, a sitami. I to już, to już jest prawidłowa wymowa. Jednakże ze, ze względu na tego typu błędy logiczne, mamy do czynienia z niechęcią do dubbingu ogólnie. Złe nazewnictwo, yy, niedostawanie jakby wersji oryginalnej nazwy, tak? Czy korzystanie z dawno ustalonej już nomenklatury, funkcjonującej w polskiej popkulturze. Więc yy, rozumiem te kwestie, ale też musimy się zastanowić, na czym polega ten nasz dysonans, kiedy słyszymy jedną wersję i tak się bulwersujemy. No, moim zdaniem polega on na przyzwyczajeniu się do danej wersji. Więc teoretycznie, gdybyśmy mieli do czynienia na początku z inną wersją, tak jak to powiedziałem wcześniej ja, że miałem do czynienia wers z wersją dubbingową i ja uważam wersję dubbingową za tą domyślną, za tą, do której mam się odnosić. Więc jakby zamienić y u innych osób tę kolejność, też mielibyśmy do czynienia z ludźmi, którzy zawsze porównują z tą wersją pierwszą, którą oglądali. Czyli z dubbingową. Jednakże tak nie jest, bo zazwyczaj ludzie oglądają wersję z napisami. Tak? Więc zestawiają z wersją, którą widzieli na początku, z wersją, którą najlepiej z nimi rezonowała, ponieważ głosy były takie, a nie inne, fabuła była wciągająca, gra aktorska e, zrobiła na nich takie, a nie inne wrażenie, film najlepiej rezonuje, kiedy jest oglądany po raz pierwszy. Po raz drugi, trzeci, czwarty, to można ewentualnie się bawić wtedy, kiedy robimy analizy filmu, żeby coś z tego filmu więcej wyciągnąć. Zazwyczaj filmy są tworzone, żeby rezonować za pierwszym razem najlepiej, chyba że dany artysta, dany reżyser, twórca postanowił w taki sposób skonstruować swoje dzieło kinematografii, żeby właśnie pobawić się w taki sposób z widzem. Więc teoretycznie problem dubbingu. W dużej mierze polega na tym, że mamy do czynienia po raz pierwszy, jako pierwszą z oryginałem i postrzegamy potem inną wersję jako tą wersję drugą, alternatywną, prawdopodobnie gorszą. Jednak ten kult oryginału, gdy się nad tym zastanowić dłużej, jest mylny. Może część z was uzna to, co teraz powiem za pewnego rodzaju herezję, yy, ale proszę Państwa, otwórzcie na chwilę umysł. W jaki sposób powstaje film? Film powstaje na początku jako myśl scenarzysty. Scenarzysta wymyśla sobie film, który będzie opowiadał o tym i o tym, i w nim się będzie działo to, to i to. Więc scenarzysta siada do komputera czy do kartki papieru i spisuje, y, z, y, przelewa z jednego medium, jakim jest jego wyobraźnia, na inne papierowe czy elektroniczne medium swój pomysł. I na tym etapie scenarzysta. Nabudowuje dodatkowo tą swoją pierwotną myśl o jakieś dodatkowe wątki, dodatkowe postaci, o jakieś inne pomysły, które mu wejdą w trakcie pisania. Więc tutaj mamy już przetworzenie. Nie dość przejście z jednego medium, którym jest wyobraźnia artysty, na medium, jakim jest zapisany tekst, ale jednocześnie mamy pewnego rodzaju ewolucję. W momencie, kiedy scenarzysta wysyła już gotowy tekst do producenta i producent czyta to dzieło, czyta je poprzez y, własną interpretację tekstu, tak? Interpretuje go w taki sposób, tworzy w sobie dane wizualizacje tego tekstu i to on decyduje, czy dane dzieło przejdzie dalej, czy nie. Więc tutaj mamy kolejne zniekształcenie danej pierwotnej myśli. Poprzez interpretatora, jakim jest producent, potem producent czy, czy, tam, czy reżyser, tak? I wtedy reżyser, korzystając z własnej wizji tego dzieła, stara się wytworzyć film, który jest zupełnie innym medium, korzysta z zupełnie innych y, mechanizmów. Na dodatek, oczywiście film nie pokrywa się stuprocentowo z wizją reżysera. No bo nie może siłą rzeczy być stuprocentowo podobny do wizji reżysera. Na dodatek musimy wziąć pod uwagę kolejne elementy zakłócające pierwotny wydźwięk dzieła. No bo mamy aktorów, którzy mają inną wizję na temat danej postaci, która została zapisana w scenariuszu. Mamy ich grę aktorów pomiędzy sobą, która też jest wypadkową różnych wizji, różnych postaci z wizją reżysera. Na dodatek mamy kolejne zniekształcenie, jakim jest kamerzysta, który ma swoją wizję, dane kadrowanie. Mamy oświetleniowca, który, którego yy, inna wizja, yy, wizja kolorów, wizja światłocienia, ma wpływ na dzieło, jakim, te, jak, jakim staje się w trakcie realizowania ten film. Potem mamy oczywiście montażystę który montuje to dzieło, wywala daną scenę, ponieważ uznaje, że jest nieistotna, więc potem film wychodzi i też jest inaczej interpretowany przez każdego innego widza. Więc kult oryginału, moim zdaniem, jest jednym wielkim kłamstwem. Ponieważ my jako widzowie nigdy nie mamy do czynienia z oryginałem. Bo oryginałem jest ta myśl scenarzysty. A reszta, całe, cała procedura tworzenia filmu, od pierwszego klapsa do naszego obejrzenia go, jest wypadkową u różnych innych wizji. Więc nigdy nie mamy do czynienia z dziełem oryginalnym. Mamy do czynienia z dziełem, które wyewoluowało, ale nigdy nie jest tą oryginalną wersją. Więc skoro i tak nie mamy do czynienia z niezmienionym dziełem, to dlaczego dostajemy takiego Podirytowania, kiedy musimy przejść przez jeszcze dodatkowo jeden filtr, jakim jest polska wersja językowa. Zwłaszcza, że polska wersja potrafi naprawić sporo błędów oryginału, znaczy tej, 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 tego filmu, który do, do, wszedł do kina. Aktorzy dubbingowi mogą zmienić daną postać w ten sposób, aby lepiej rezonowała w naszej popkulturze, w, w, w naszej kulturze polskiej. Nasza kultura jest specyficzna i nie zawsze zrozumiemy to, co y, reżyser miał na myśli. Więc dobrze jest, kiedy reżyser dubbingu przybliży nam to trochę. Ben, y, zmieni to w taki sposób, żeby odpowiednio dzieło na nas wpłynęło. Więc naturalnie rozumiem kwestię przyzwyczajenia do, do y, głosów aktorów, do dzieła niezmienionego, tylko że te dzieło i tak jest zmieniane i tak jest do pewnego momentu tyle razy zniekształcone, że oryginalna myśl gdzieś tam zniknęła, a, a powstała zupełnie nowa myśl. Więc dlaczego by nie pójść na dzieło, które zostało lepiej dopasowane do polskiego odbiorcy? Zwłaszcza że w polskiej wersji też byli ludzie, którzy się napracowali. Byli aktorzy, którzy siedzieli w tych, tych swoich budkach dubbingowych i odgrywali te role całymi dniami. Dlaczego? Dlaczego ludzie nie chcą chodzić na takie filmy, które są lepiej dopasowane? Na dodatek tyle się mówi o tym, żeby właśnie widz powinien mieć wybór pomiędzy wersją dubbingową a wersją z napisami. Oczywiście. Dlatego właśnie. Powinien też istnieć dubbing. Powinien też funkcjonować dubbing. Zwłaszcza, że za naszą yy, zachodnią granicą wszystkie dzieła są dubbingowane. W duży... Znaczy, dobra, może nie wszystkie, ale w dużej mierze są dubbingowane. Więc tam to się jakoś sprawdza. Dlaczego u nas w Polsce nadal cieszy się to, yy, cieszy się, właśnie nie cieszy się to, dobrą reputacją? Tylko mamy właśnie tą złą reputację dubbingu. Ja jestem za zróżnicowaniem, za pluralizmem. Zwłaszcza tutaj mam apel do wszystkich twórców internetowego wideo, czyli między innymi do, do siebie samego, i nie wiem, czy do tego apelu będę się w stanie dostosować ze względu na ograniczoną ilość czasu, jaką dysponuję, że jeżeli ktoś chce, na przykład ja, być rzetelnym recenzentem filmowym, powinien. Obejrzeć i jedną wersję, i drugą wersję. Dlaczego? Dlatego, że jeden i ten sam film jest w dwóch wersjach. Te wersje się różnią i rzetelny, prawdziwy recenzent powinien mieć wgląd zarówno w jedną, jak i w drugą wersję. Ponieważ do pewnego stopnia jest to część tego samego filmu, część tego samego dzieła. Dzieło, które w tej wersji jest pokazywane. Nie możemy jako y, ludzie tworzący y, jakby opinie tak? Inny, y, innych ludzi, wyrażający swoją opinię, zamykać się tylko na wersji, którą lubimy, którą popieramy i zamykać się na inną wersję. Ten sam argument mogę wytoczyć w stronę recenzentów growych. Tyle razy, tyle gier ma polską wersję językową. A mimo wszystko duża część recenzentów unika tego jak ognia, ponieważ oni chcą ogrywać gry po angielsku, ewentualnie z polskimi podpisami. Ja to rozumiem, ale produkt, który wychodzi na polski rynek, jest produktem zawierającym ten polski dubbing. I dobrze by go było, przez wzgląd na rzetelność, przez wzgląd na swój fach, go też ocenić. To tak samo jakbyś oceniał pizzę, Hawajską, ale w hawajskiej nie było ananasa. I pomyślał, no to w sumie dobra pizza jest. Nie wiem dlaczego ludzie na to psioczą. Więc reasumując, moim zdaniem dubbing nie jest zły. Dubbing jest yy, dużej części osób potrzebny, ale duża część osób, widzów, powinna też yy, mieć satysfakcję z tego, że mają wybór. Mają wybór pomiędzy napisami a dubbingiem. A w grę jeszcze wchodzi, i tutaj bym chciał. Yy, Powiedzieć, że moim zdaniem jest to idealna wypadkowa i idealny pomost pomiędzy tymi dwoma skrajnymi zdaniami, jakim jest lektor, czyli osoba, która czyta tłumaczenie danej sceny, z jednoczesnym niezakłócaniem do tego stopnia oryginalnych, oryginalnych głosów postaci, które nadal są słyszalne. Nadal mamy do czynienia z tymi samymi głosami, co oryginał, nadal mamy do czynienia z tą samą grą aktorską, nie tylko wizualną, ale też właśnie i, i wokalną, tylko że istnieje dodatkowy jeden głos, który ma nam przetłumaczyć to, co się tam dzieje. Mało tego, można mieć skojarzenia dosyć ciepłe z tym, co, 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 y, 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 co się wtedy dzieje, ponieważ każde dziecko miało Mamunię. Czy tatusia, które kiedyś czytało bajki, jednym i tym samym głosem. Jak my czytamy książkę, w dużej mierze, nie znając innych głosów, podkładamy swój własny głos w swojej własnej głowie. Więc lektor, jako jeden głos, który czyta wszystkie teksty, nie, nie funkcjonuje jako dana postać, nie zmienia wydźwięku danej postaci, nie zagłusza głosów znaczy, zagłusza, ale do pewnego stopnia, nie wycisza ich. Bo te głosy nadal tam funkcjonują, nadal są. W pewnym momencie ja, na przykład, oglądając Big Bang Theory, ja już nie wyobrażam sobie słuchania innej opcji. Ten aktor dubbingowy, bo, boże, ten lektor, który tam funkcjonuje, dla mnie jest integralną częścią serialu. Kiedy go słyszę, nie muszę nawet wiedzieć, co leci w telewizji. Już podejrzewam, że leci w telewizji Big Bang Theory. Przychodzę, patrzę. Mój ulubiony serial z ulubionym lektorem. Więc nie bójmy się pluralizmu yy, językowego. Nie bójmy się pluralizmu tych, tych wersji językowych. Mamy możliwość wyboru. Dokonujmy go. Nie na zasadzie czystego mitu, jakim jest oryginał, tylko dokonujmy własnego wyboru, za który bierzemy odpowiedzialność i który będzie niósł ze sobą zarówno plusy, jak i minusy, ponieważ wybierając wersję z napisami, nie będziemy mieć tych wszystkich kreatywnych tłumaczeń, a wybierając wersję z tłumaczeniami, możemy naciąć się na zabiegi, które osoba tłumacząca poczyniła. To jest właściwie już koniec tego całego mojego wywodu. Cieszę się, że, że ktoś doszedł do końca tego, tego, tego mojego wykładu praktycznie. Mam nadzieję, że duża część z argumentów, które tutaj poruszyłem, w, w jakimś stopniu do Was trafiła. I życzę Państwu w takim razie miłego dnia. Zachęcam Państwa do oglądania pozostałych naszych materiałów, do komentowania. I właściwie zachęcam gorąco do komentowania pod tym materiałem, ponieważ chcę znać Waszą opinię na temat dubbingu. To jest temat kontrowersyjny i nie mogę się doczekać Waszych zdań i Waszego oponowania do moich argumentów. No, i zachęcam do subskrybowania. Trzymajcie się ciepło, i to tyle z mojej strony. Pa pa.